Każdy sezon grzewczy to smok otaczający Suwałki. Niezbędna jest wymiana pieców na ekologiczne i darmowa komunikacja, by zmniejszyć ruch samochodowy. To naprawdę możliwe. Darmowe parkingi i remonty mieszkań komunalnych. Suwałki to moje rodzinne miasto. Bardzo zależy mi, by zmieniły się na lepsze. Wybór na prezydenta, kandydata Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje Państwu udział w dobrej zmianie. Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Do tragicznego pożaru doszło w poniedziałek w miejscowości Taciewo. W pożarze 4 chlewni o łącznej powierzchni 6000 m2 płonęło liczące około 2400 sztuk po głowie trzody chlewnej. Straty wciąż nie zostały ostatecznie obliczone, ale nie ma wątpliwości, że będą wielomilionowe. Tuż po godzinie 16 do stanowiska kierowania komendanta miejskiego w Suwałkach wpłynęło zgłoszenie, że pali się tuczarnia w miejscowości Taciewo. Zostały od razu zadysponowane siły i środki. Po dojeździe na miejsce okazało się, że to jest kompleks budynków i już wszystkie obiekty są w jakimś stopniu już opanowane przez ten pożar. Pożar ten bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Od razu zadysponowano bardzo duże siły i środki, ponieważ ogrom tego już wyglądało, że to będzie bardzo, bardzo poważna akcja, bardzo trudna. Zadysponowano środki, siły i środki z wielu powiatów, między innymi Sejn, Augustowa, oczywiście cały powiat suwalski, z Olecka, a nawet z Białegostoku. Dostęp do wnętrza 4 ogromnych hal wypełnionych zwierzętami był niemożliwy. Pokrycie dachowe chlewni wykonane z płyty warstwowej sprawiło, że pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko, a działania gaśnicze utrudniał gęsty dym i wysoka temperatura. Istniało wysokie ryzyko zawalenia się budynków. Bardzo dużo rzeczywiście zwierząt zginęło w tym pożarze. Ewakuować udało się ponad 180 sztuk. Natomiast w granicach 2400 sztuk niestety zginęło w tym pożarze. To były takie wachlaczki w owadze plus minus 50 kg. Na miejscu obok strażaków również bardzo szybko pojawili się weterynarze. Niestety wiele zwierząt zostało poranionych w pożarze w takim stopniu, że można było je tylko uśpić. Akcję mógł skomplikować również dość trudny dostęp do wystarczającej ilości wody. Tu był bardzo duży problem, jeśli chodzi o dowożenie wody, ale na szczęście dysponujemy na swoim wyposażeniu pompą o bardzo dużej wydajności, którą zadysponowaliśmy na miejscu do pobliskiego jeziora i tam zorganizowaliśmy stanowisko wodne. Akcja trwała kilkanaście godzin. Nie jest znana jeszcze przyczyna tego pożaru. Na tym etapie jest to bardzo trudne. W tej chwili biegli się tym zajmują, oni to określą, także teraz nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. To prawdopodobnie największy pożar odnotowany przez Suwalską Straż Pożarną w ostatnim ćwierćwieczu. Ja podczas 23-letniej służby w suwalskiej jednostce nie przypominam sobie poważniejszego zdarzenia niż to z poniedziałku, powiedział nam szef suwalskich strażaków.